Siemaszko, z tej strony Solar, to jest trzeci odcinek serii Food Draft FIFA 16. Zagramy sobie dzisiaj drafcika online draft za 15 tysięcy, wykupmy go. Tak jest. Na początek wybierzmy formację, którą będzie mi się dobrze grało. I taką formacją na pewno będzie formacja z 3-4-2-1. Tak. Wow, Ibrahimović 98. Wow! Biorę go na pewno. Prawym napastnikiem jest do tego Di Maria i Gareth Bale 92. No, nie, Gareth Bale musi być. Dobra, zobaczmy takie coś tutaj. Neymar 96. Pięknie. Drugi. Nie będzie Fabinho, jakby coś tam było, byśmy robili z tej drużyny. Higuain i Cristiano Ronaldo. Higuain czy Cristiano Ronaldo? Higuain czy Cristiano Ronaldo? Higuain. Ronaldo, przepraszam. Lecąc dalej. Bellerin? Może nie. Najwyższy rival, czyli Chicharito. Koń Aguero. Panie Boże, jacy zawodnicy. Ale weźmiemy Krosa. Hohoho, Matuidi bierzemy go na pewno. Di Maria, o kurde. Zobaczmy jakiś lewy napad. Nie będzie Royce, bo ma najwyższego overalla. Tak, zróbmy. I tu zróbmy też środka pomocy od razu. I nie sta. Wow. Tak jest. O, drugi środek pomocny w takim razie. Nie będzie ten. Ale tu będzie Iniesta przecież, więc. Albo. Nie, Iniesta. Nie, Iniesta na pewno. Lecę dalej. Weźmy tego San Jose, chociaż nie. Coutinho weźmy. I tu jeszcze nie ma schody. Niech będzie Busquets. Niech będzie... Marcelo, Filipe, Luis. Marcelo lub Silva. Niech będzie Silva. Czyli tutaj zobaczmy tego zawodnika. Mustafi, ok. A tego? Bartra, dobra. Ale wymienimy go za Mustafiego. A ten środkowy obrońca? Jardel. San Jose weźmiemy. W takim razie z tego wynika. Chociaż mamy tu jeszcze Bartrę, więc weźmiemy Jardela. I wymienimy głos z Goza. Bartrę. A na prawe skrzydło przecież mamy kogoś chyba. Nie mam na prawe skrzydło. O kurde. No i trzeba wziąć niestety Felunginiego. No ale to nie jest źle, to nie jest źle, to jest bardzo dobrze, naprawdę bardzo dobrze. Fuck. Ale niech będzie N za Ronaldo. Zastanawiam się, czy to będzie Jardel miał lepsze połączenie? Nie. Dobra, nie będzie następny. Wow. Co tu się dzieje naprawdę w tym składzie, to nie wiem. Na bramce, nie ten, potrzebuję jakiegoś zawodnika, jakiegoś... dobra, Liga BBFA, bo nie mam na razie tej. Teraz od tego bramkarza dużo zależy, od tego bramkarza dużo zależy. Ajajajajajaj, i nie ma niestety... To będzie Kiko Casilla. Ale składzik, naprawdę. Ale można zawsze pokombinować jeszcze tutaj coś. Nie, dobra. Nie wiem, go z nim też nie. Nie tak. O. Dobra. Ja się na chwilę z wami robię cięcie i szukam jakiegoś rozwiązania na dobry składzik. Okej, powiem tylko tyle, że
Są szanse na draft 191. Jest teraz wszystko zależy od tego, czy będzie. Jaki będzie menadżer. No to co, uwaga, 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 uwaga. 99. Czemu menadżer obniża średnią zespołu? Czyli draft 189, niestety. Ale to będzie naprawdę dobry draft. Dobrzy zawodnicy są. Już się nie mogę czekać, jak tym zagram. Po prostu marzenie. Ale cóż, tutaj zobaczę jeszcze, czy na przykład nie mogę bawić się gdzieś tutaj. Na przykład. O, jest! Draft 190, a może wyżej? Go tutaj. Go z nim. Gra 190. Mam to w końcu. Tyle się nad tym męczyłem. Jeszcze wcześniej, jak nie było tych wszystkich toców, ale teraz są tocy i jest to prościejsze. Pierwsze podejście i udało się. Draft 190. Tak jest. Szukam w takim razie meczu i widzimy się już go w trakcie. Jak widzimy, skład przeciwnika bardzo dobry. 188 Messi, Griezmann, Ronaldo, Modric i reszta są tutaj przeciwnicy, ale typowe BVA, więc zobaczmy, co z tego będzie. Już pierwszy rzut wolny, druga minuta. I znowu przeciwnik utraca połączenie, no nie mogę. No, dużo straci meczów się ten, i przez to właśnie sprzedaję cały projekt, skład sprzedałem. W sensie cały skład sprzedałem, za wszystkich zawodników sprzedaję, tylko przez to. I to jest skład przeciwnika. Trzech Motmy, 189 tak jak ja. Nie, 190, przepraszam. Jest ta DH na bramce. No, dobry skład, ale nie najlepszy. Oczywiście znowu Liga BBVA, bo jak inaczej. No dobra, no to co? Lecimy z jakimś z tym koksem. Felungi dostaje podanie od Bale'a. Wchodzi w pole karne, strzela. Poprzeczka. Penalty challenge! Znowu mam tego pecha. Oj. Ale petarda! Bramkarz z takiego daleka miał problem, z takiego kąta i w ogóle. To już znaczy, że to jest, będzie dobre strzały z Ibry. Naprawdę. Kiedyś grałem Istą 97 chyba, bo coś takiego. W sensie tą East i Ibrą tą leptą ciutkę słabszą od tej, tym to też był masakra, to co on robił tam po prostu. A cypro to. Wstyd i hańba Xabi Alonso, chociaż nie, to nie wstyd i hańba, to starszy mi trzeba Xabi Alonso, bo to jednak legenda. Więc szacun. Albo jest to już po prostu za szybki zawodników. No i 2-0, no kurde, no. Powiem wam, że tak się skupiłem, że nie skupiam się na odmawianiu, tylko na odrobieniu tego, to co się dzieje, to jest naprawdę paranoja w tym meczu. Już szukam kolejnego wariantu typu super ofensyka plus ten, plus kontratak, ale to co robi tutaj przeciwnik, czyli gra nie na czas, to jest po prostu paranoja. Ostatnie 20 minut, czy tam ile co się działo, co nie było. Ocenie powtórki, co się nie działo, naprawdę. Bo to jest takie granie jak teraz właśnie, i tak w kółko, i tak w kółko, i tak w kółko. No i to jest po prostu, aż nudne się robi, no. Nie lubię takiego strasznie gry, bo to jest taka gra na lamusa. Strzelić bramki i się zadowolony. I jak grasz, to grasz do końca, nie do połowy meczu, tak? Ale bramka! O kurde, po comeback w 89 minucie. Cristiano Ronaldo. Chciałem powiedzieć Cristiano Lewandowski, nie wiem czemu, ale Cristiano Ronaldo daje nam comebacka, który nam daje szansę na możliwość wygrania tego meczu. No i co będzie dalej? Jakieś na czas zobaczymy w takim razie. No i remis 90 minut i gramy dalej. Walczymy o 120 minut i teraz nie poddajemy się, wchodzimy z pełną pałą. Robimy zmiany małe typu. No i teraz zatrzymałem się. Typu co? Typu Royce? Coutinho będzie lepszy na pewno niż Royce. Royce na strasznie nie lubię. No i gol przez. No i brawo! Silva, jesteś idiotą! Jesteś idiotą!
Gol! Cristiano, ratujesz mi dupę, naprawdę, dziękuję, Chris. Dobra, 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 dobra. Aha, czyli facet już tego rzuty karne. No dobra, no. Miejmy nadzieję, że rzut rożny teraz go załatwi, będzie żałować za to, co zrobił do końca swoich dni. Matuidi, główeczka. Ohoho! Zlatan! Jaki gol! To jest Ibrakadabra, proszę państwa! Wow! Gol! Oh yeah! 4-3, co za mecz! Czekamy na kolejnego przeciwnika. Lecimy. Nasz kolejny przeciwnik ma skład. Wow. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć niebieskich. Ogólnie cały skład kart specjalnych. Matuidi gol! Jeden do zera. Piękna bramka, piękne odebranie, piękne wszystko. Dużo wolnego miejsca, ale Kokosia daje radę. Już widzę czarnego na wolnej pozycji. Gareth Bale. Pięknie okiwał. Wiertmana, Wiertman, Rodriguez, Wiertman, Rodriguez, Bale. Kto tam jeszcze? Kto jeszcze? Szczał. Rzut wolny. Rzut karny, przepraszam. Rzut rożny. Wykonanie. Dośrodkowanie na Bale'a. I gol! 2 do 0. Gareth Bale. 23 minuta. Podoba mi się ten skład. Naprawdę bardzo mi się nim miło gra. Gol! 3-0. Ibrahi, Ibrakadabra. No czyżby rage quit? Uwaga, 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 już nie ma tego czasu, więc prawdopodobnie będzie rage quit. Dokładnie, to jest na połączenie z przeciwnikiem. Dziękuję. No co, drugi mecz, lecimy na trzeci. Ten przeciwnik ma skład dokładnie taki, 99 zgrania i 90 oceny. Wow, dobry skład. Aguero mnie denerwuje, nie podoba mi się ten Aguero, naprawdę. Dembelerin, kurde, to będzie coś. A w środku mocy ten dziwny, no dobra, nie wnikajmy, ale cóż. O, ale fart, ale fart, ale fart. Gol! Matuidi, piękne podanie od Ibrahimowicza. Wow. Kocham Ibrę, kocham Matuidiego, kocham cały ten skład. Jakbym taki mnie stać, to bym sobie taki zrobił, ale mnie nie stać na ten skład, więc go nie zrobię. Brawo! Kiko Casilla, brawo! Casilla bez sensu. Spalony! Ha! Tak jest! Tak jest! Tak jest! Nie skomentuję tego, tej bramki, po prostu... Ibrakadabra! Bum, pocałował, wysłał całusa. No niestety, tyle razy strzelali, że w końcu musieli trafić. A za chwilę zrobimy zmianę, wprowadzimy Cristiano Ronaldo i oraz Coutinho. Żeby było trochę więcej... Chociaż... Tak. Nie, wchodzimy Ronaldo i Busquetsa za Matuidiego. Żeby było trochę defensywy, bo to jednak też się przyda na pewno. Gol! Nie, spalony, naprawdę, taka by była brama. Na, 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 na.
Wygrana, tak. Pum, pr, pu, pum, pr, pu. I idziemy dalej grać. Już wchodzimy dzisiaj w finał. Zobaczymy, co z tego będzie. Chyba wygramy, bo tak czuję. W kościach to dziś wszędzie. Takie mała pioseneczka. Zero rytmu, jak oczywiście, jak zawsze. Zero rymów, jak zawsze. No ale ważne są chęci, a nie to, co mówię. I lecimy z Finem. Bardzo fajne koszulki przed nich ma. Zobaczymy, co z tego będzie. Skład. Wow. Nasze się ma mało zgrania, tyle się liczy. Dla mnie tyle i plus, dla mnie naprawdę. Ale ten Alaba i ten Hummels się podobają. Tylko Godin i Felipe Luis. No a Ronaldo jeszcze udzie. Cristiano Ronaldo, Neymar i Griezmann, czyli co? No i 1-0. Niestety, kurde, i nie zdążyłem bramkę w trzeciej minucie meczu. Nie wierzę, to jest po prostu tylko FIFA takie rzeczy wykonane, tylko FIFA. No tylko takie coś, tylko FIFA. Przecież w żadnym normalnym meczu nie wyjdzie taka bramka po krótkiej. Przeciwnikowi, a nie mi niestety. No i... Jeden, 5-0, przepraszam. Pogrom. Wyjazd. Gratuluję przeciwnikowi za wygranie finału. Ja oczywiście zlamiłem ten mecz strasznie. Dużo pecha, dużo farty z jego strony. Zobaczmy w takim razie, co dostaję od FIFA. Jakie paczki, duże złote paczki. W pierwszej jest tylko zawodnicy do wzmocnienia twoich składów. Zawiera 12 zawodników, co najmniej 10 złotych, w tym jednego rzadkiego. Czyli raczej w tym nic nie dostaniemy, bo nigdy w tym nic nie trafiłem. Tak jak mówiłem, najlepsza karta jest jakaś taka. Wszystko. Wszystko na sprzedaż. 3000 do przodu i ostatnia paczka. Futbal. Środkonapastnik. Giovincio. Ale go sobie puszę z składu, go też. Go też, a reszta Quicksand. A więc to był draft. Ja jestem Sonat i co? Żegnam się z wami. Chociaż mam jeszcze ochotę na tworzenie paczek, bo i tak już. To będzie ostatni odcinek z tej FIFA, bo ja już więcej nie mam zamiaru grać FIFA, więc otworzę sobie jedną paczkę za 25 tysięcy i resztę normalnych. A w pierwszej paczce za 25 tysięcy jest Kagawa, czyli mój najlepszy draft w tej FIFA. Co tu jeszcze jest? Z jakim nie ma więcej niestety. Z tego składu go areszt. W sensie tego ich wysiadł z składu, go wysiadł z składu. Tutaj to też powysyłam, bo to się sprzeda. Stąd dwa koszulki tego Manchesteru. O kurde, a koszulki Manchesteru też się powinny sprzedać, więc to idzie z składu, a to sprzedam. Jak widać, mamy jeszcze 15 tysięcy, czyli złote paczki za dwie złote paczki za 7500. Nic takiego, chociaż 1000 zł to jest zawsze coś. To tak, kontrakty na pewno się przydadzą. Zrobimy tak może. Tutaj wszystko sprzeda, bo teraz wszystko sprzedaje kas karcie. Reszta sprzedaż. Jeszcze jedna paczuszka. Ostatnie Bradley na dzisiaj. A w niej... Myślałem, że jakiś Neymar, a tu jednak Bruno Cezar. No dobra, ja się z wami żegnam. Ja jestem Solat, to był Food Draft. Narka.